Ja już pracowałem w 59, to już pracowałem 8 lat, to już wtedy jest szczyt doktorstwa. No co, no mieliśmy, no graliśmy w różne gry to z tą medycyną, z życiem ludzkim. No byliśmy przyzwyczajeni do tego, że się odpowiada za życie, więc się bierze odpowiedzialność. Uda się, nie uda się, ale coś się zrobi. No i wtedy była moda. Zakazane było skrobanki. I była moda pod Łodzią, w Zgierzu, w Pabianicach, na babki, które wpuszczały do macicy mydło i było poronienie. No, 40-30% z tych kobiet umierało, bo mydło to są saponiny, saponiny rozpuszczają czerwone krwinki, więc przywieźli taką panienkę, na B się nazywała, która była żółciuteńka jak tego, po dwóch dniach się przyznała, że jej wpuścili mydło. No i, a myśmy mieli takie pokątne wiadomości, że gdzieś, ach, jak to było, bo to Landzberg, aha, bo Landzberg wtedy dostał od Kolffa książkę, gdzie było napisane ojcu chrzestnemu sztucznej nerki. Bo przed wojną Kolff przyjechał do Warszawy, był w szpitalu Świętego Ducha, a Landzberg był tam, jak to się mówi, był tam asystentem czy wolontariuszem. Ale Landzberg mówił we wszystkich językach. Wprawdzie po duńsku nie mówił, ale umiał się z nim porozumieć, więc go zaprosił na obiad. A Kolff taki, nie wiem dlaczego, chciał umyć ręce. Więc poszedł do łazienki. A w łazience zobaczył, że w łazience za cztery nóżki jest przywiązany królik i ma dwie rurki w brzuchu. Przyszedł na obiad i mówi, powiedz mi, Maurycy, co to jest tam? Co tam wisi u ciebie za królik w brzuchu? A mówi, wiesz co, bo ja robię taki eksperyment. Bo temu królikowi zrobiłem mocznicę i teraz mu płuczę otrzewną i chcę zobaczyć, czy nie będzie, czy tam mocznica się cofnie. No i już. I ten królik zdech oczywiście. Tak. A Kolff pojechał do Danii i zrobił sztuczną nerkę. Gdzie też przedtem się pieniło to wszystko i chodził w gumowych butach. A potem jak wojna wybuchła, to go Amerykanie wzięli do Ameryki, bo to był oczywiście Żyd wstrętny. To uciekł z tej Danii i zrobił sztuczną nerkę tam. Ta historia sztucznej nerki jest bardzo ciekawa, bo to się zaczyna właściwie od wojny hiszpańskiej, ale to już jest... Jak on się nazywał, ten Hiszpan, który wymyślił zespół dolnego nefronu. Widzisz, jak zapomniałam, a przyznałam go na pamięć. Corcoran i Page to byli Anglicy do tego, a ten Hiszpan się nazywał na T, ale nie pamiętam. I oni mieli bardzo dużo zmiażdżeń, bardzo dużo zespołów ostrych nerkowych. I on przyjechał do Anglii i oni zrobili ten pomysł, że jest ostre niedokrwienie nerki, że to jak się przetrzyma te 8 dni, to ta nerka sama się odrodzi. Więc to było to. A dlaczego? Aha, bo ta Widzińska. W związku z dziewczyną. No tak, ale ta dziewczyna w Polsce nie było sztucznej nerki, ale tutaj przyjechał ktoś, mówił, wiesz, we Francji też nie ma sztucznej nerki, ale no, oni robią Penson, a oni robią eksanguinotransfuzję. Co to znaczy? To znaczy, że wypuszczają 2 litry krwi swojej zatrutej i wpuszczają 2 litry krwi z butelki. No to jak ona już była taka umierająca, tośmy zaczęli robić tę eksanguinotransfuzję. Stop. No i wiecie, tacy fachowcy jak my, którzy nie mają pojęcia, mają szczęście. Po 4 tygodniach ona wyszła zdrowa do domu. Jesteśmy jej zrobili trochę krzywdy, ale to już jest drobiazg, ale wyszła zdrowa. A nigdy jej więcej nie widziałem. Podobno ktoś tam powiedział, że urodziła potem zdrowe dziecko. Ale to ja nie wiem, bo ja jej nigdy nie widziałem.